Mamy Biblię, możemy zaglądać do niej, czytać ją, ale tak ważnym jest to, żeby to zostało przeniesione do naszych serc. Kto to może zrobić? Duch Święty. On przenosi to do naszych serc, abyśmy mogli w ten sposób myśleć, w ten sposób decydować. Bez Niego no to byśmy czytali i każdy zresztą sam widzimy, ile jest pomysłów na to, co to słowo może znaczyć, co to słowo znaczy. Czy szczególnie tam Księga Objawienia. A my musimy zrozumieć to. Gdyby Jezus nie umarł na krzyżu, a dostalibyśmy te wszystkie informacje, czy byłoby możliwe, żeby ta światłość mogła być widoczna przez nas? A dlaczego? Jeżeli weźmiesz, postawisz świecę i zasłonisz ją, to chociaż ona będzie świecić w środku, to na zewnątrz będzie ciemno. Trzeba by zdjąć i wtedy dopiero światło będzie mogło być widoczne. Więc Jezus musiał zdjąć z nas zasłonę. Zasłona to jest ciało grzechu. Jeżeli my będziemy grzeszyć, to ta zasłona będzie zasłaniać to, co w nas wpisał Duch Święty, chociaż to będzie w środku, to jednak na zewnątrz. Nikt tego nie będzie w stanie zobaczyć, bo grzechy będą zasłaniać to. Tak Słowo Boże mówi. Wasze grzechy zasłaniają to. A więc pomyśl teraz, Jezus jest światłością, ma świecić ta światłość w nas, ale bardzo często jej nie widać na zewnątrz. I chociaż Jezus umarł za nasze grzechy, jak było tu wspomniane, to jednakże dopóki my nie przyjmiemy tej śmierci jako swojej śmierci, to nasze ciało grzechu dalej będzie zasłaniać tą światłość. Jezus powiedział, że ciało tu nic nie pomoże, tu musi być Duch Boży, tu musi przyjść to do człowieka i człowiek musi to zrozumieć, że ta zasłona, tam nad Koryntian też pisze, zasłona cały czas istnieje, dopóki nie dotrze do nich i wtedy zasłona zostanie zdjęta i będą mogli zobaczyć to, co jest dla nich niewidoczne. I to samo w drugą stronę działa. A więc jeżeli chcemy, żeby ludzie widzieli w nas to, że Jezus tu był, to my musimy chodzić tu w czystości. Żyjąc w nieprawości, zasłaniamy Chrystusa. Wykonujemy złą pracę, bo wszak cały świat tkwi w ciemnościach. Jeżeli wierzący człowiek nie będzie troszczył się o to, by nie było żadnej zasłony, to ten świat niewiele skorzysta z takiego wierzącego człowieka. Musi być to zdjęte. Stąd to obrzezanie. Uwolnienie nas od zasłony, żeby mogło być jasne i widoczne to, że w nas jest Chrystus Jezus, świeci światło. Usta tego nie wyrażą. Nie są w stanie wyrazić usta, muszą to pokazać czyny. Musi to być rzeczywistość. Oni mówią, a nie czynią. To nic nie pomagało. A więc mamy już świadomość tego, że Jezus jako światłość przyszedł oświecić każdego człowieka. Tutaj są dwie możliwości. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego, przyszła na świat, lub też prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. A więc Jezus oświetla każdego człowieka, który przychodzi na ten świat, który się rodzi, aby ten człowiek miał możliwość uratować się w swoim życiu, kiedy będzie wzrastać, rozwijać się, żeby nie było tu wszędzie ciemno, żeby do tego człowieka też mogła docierać Ewangelia, żeby ten człowiek mógł zobaczyć, pomyśleć o tym Bożym stworzeniu. Wszak też jest napisane, że Bóg bardzo silnie przemówił już przez samo stworzenie, jak potężnym jest Bogiem, a jeszcze potężniej na końcu przemówił przez tego, przez którego to wszystko stworzył. A więc
Do mnie i dla Ciebie jest to bardzo ważne, byśmy mogli to zrozumieć, po co, dlaczego i jak powinno to funkcjonować, żeby nie było wątpliwości. Dlaczego świat nie poznał? Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Dlaczego świat go nie poznał? Myśmy tak daleko odeszli już od obrazu Boga, że kiedy obraz Boga, Jezus Chrystus, zjawił się na ziemi, to ludzie nie rozpoznali tego, co stracili. Nie byli w stanie zobaczyć chwały, którą stracili. Nie znali chwały, którą stracili. Chodzili w ciemnościach. Nie widzieli tej chwały. I gdy Jezus przyszedł w tej chwale obrazu Boga, to ludzie pluli na Niego, złorzeczyli Mu, bo nie pasował im do ich życia, zepsutego życia. Na ile my wpuścimy to życie Jezusa do swego wnętrza? Jeżeli światłością jest życie, to musi to życie Jezusa zjawić się w nas, żeby mogło być w nas jasno. Same myślenie nie wystarczy, musi życie pojawić się. Kto ma syna, ma życie, a więc kto ma życie, ma światłość. Kto ma syna, ma życie i ma światłość, aby świecić w ciemnościach. Wy jesteście wszak dziećmi światłości. Otrzymaliśmy prawo, aby być dziećmi Boga. A więc pamiętaj o tym każdego dnia, aby trwać dalej na drodze światłości. Potrzebujesz, aby w tobie zawsze mieszkał Chrystus, a ty, żebyś nigdy nie ubierał się w żadne grzechy, żeby nie zasłaniać Jego chwały. Pilnować swego codziennego życia dla chwały świecącego w nas Chrystusa, bo my sami z siebie nie możemy świecić. Jak tu też wspomniał Iwan, lampa sama z siebie nie da światła. Potrzebuje światło mieć w sobie. Wtedy ona służy do tego, do czego została przeznaczona. Ale jeśli na tą lampę założymy grube coś, to choćby nawet światło świeciło, to i tak ono będzie zasłonięte. Pilnuj swojego języka, pilnuj swoich oczu, pilnuj swoich czynów. Jest to bardzo, bardzo ważne, abyśmy mogli o tym pamiętać. Mógłbym czytać to wszystko z Biblii, jest napisane. Bóg, kiedy nas powoływał, Jego pragnieniem było to, aby przywrócić nam utracony obraz, a więc aby światło świeciło coraz wyraźniej, a światłem jest Chrystus. A więc żeby coraz wyraźniej było widać życie Jezusa w tobie i we mnie. To jest sprawa najważniejsza. Dlaczego oni nie rozpoznali życia Jezusa? Dlatego, że oni nie rozumieli, jak wygląda życie. Oni po swojemu rozumieli życie, ale nie rozumieli, jak wygląda prawdziwe życie. Oni po swojemu rozumieli zakon, ale nie wiedzieli, jak wygląda wykonanie zakonu. Oni wiele rzeczy po swojemu rozumieli, ale nie wiedzieli, jak to funkcjonuje. Przyszedł Jezus i to wszystko można było dokładnie zobaczyć. Jak to, co to znaczyło, co to znaczyło, co to znaczyło. On wszystko to pokazał swoim życiem. I on chce to samo zrobić w tobie i we mnie. I światłość świecąc w ciemnościach musi pamiętać o pewnej rzeczy. Może to przeczytałem z Ewangelii Mateusza z 4 rozdziału od 8 wiersza. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwały ich. I rzekł mu: to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł mu Jezus: idź precz, szatanie, albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Diabeł zaoferował Jezusowi Chrystusowi wszystko, a on to odrzucił, aby dalej świecić światłością w świecie ciemności. Gdyby przyjął od diabła to wszystko, zgasłby jako światłość tego świata. Świat znowu zanurzyłby się w ciemnościach. Co tobie diabeł oferuje, czy mi? Nie ma porównania do tego, co oferował Jezusowi Chrystusowi, a wielu pada przy tym, co diabeł oferuje. Za to czy za to zanieczyszczają swoje życie, zanieczyszczają swój język, swoje działania i zasłaniają światło, zasłaniają Chrystusa. A przecież dla mnie i dla ciebie
Najważniejszym jest to, bo kto go miłuje, to chce, żeby go było widać. To jest najważniejsze, ale jego widać. Nie to, co ludzie wymyślają. Ci, którzy nie znają chwały Boga, wymyślają sobie chwały Boga. I wyobrażają sobie chwałę Boga w ten czy inny sposób. A chwała Boga jest widoczna w Jego Synu. W Jego postawie, w Jego zachowaniu, w Jego sposobie wyrażania się i podejmowania decyzji. Jeżeli sam Jezus powiedział w ten sposób, może 5 rozdział Ewangelii Jana, Wysty szósty wiersz. Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, taki dał i Synowi, by miał żywot sam w sobie. Skoro życie jest światłością, to jak Ojciec ma światłość sam w sobie, tak dał Synowi, aby ta światłość była też w Jego Synu. Ta sama doskonała światłość, pełnia boskości zamieszkała w Chrystusie. I ta pełnia chce zamieszkać w Tobie i we mnie. Naszym najwyższym zaszczytem powinno być oczyszczać się tak, żeby ta światłość była jak najlepiej widoczna. Największym zamysłem diabła jest to, żeby zniszczyć wszelkie światło na tej ziemi. To jest bitwa i to jest zmaganie. Dlatego Słowo Boże mówi, że musimy być przyobleczeni w światłość, aby wygrać z ciemnością. Nie przyobleczeni w brudne uczynki dalej, tylko w światłość Chrystusa, w zwycięskie życie Jezusa Chrystusa. To jest prawda Ewangelii, to jest za darmo z łaski. Tego nie można kupić, ani nie wiem, wymusić na Bogu, cokolwiek. To jest za darmo z łaski. Ale żeby w tym chodzić za darmo z łaski, potrzebne są Jego uczynki w nas. Obecnie bardzo silnie, od kiedy tylko protestantyzm pojawił się i pojawiła się nauka o zbawieniu z wiary, pojawiło się bardzo silny nacisk na wiarę, ale to wynikało z konfliktu z katolickim kościołem, który kładł nacisk na uczynki. A więc żeby wykazać coś, że coś jest złe, postawiono przeciwko temu wiarę, że wiara jest wystarczająca, żeby być zbawionym. Podczas gdy tam mówiono, że uczynki są konieczne, żeby być zbawionym. I w tym konflikcie ludzie mogą się między sobą nawzajem trzeć, kto ma rację. Ale gdy odejdziesz i spojrzysz na te dwie strony w tym konflikcie, to stwierdzasz, że ani jedna, ani druga nie ma racji. Że to jest oszukanie, że to jest zwiedzenie. Że ty potrzebujesz zobaczyć, że Chrystus, światło, jeżeli by tylko nazywało się światłem, a nie miałoby światła w sobie, nie miałoby uczynków, nie miałoby promieni rozświetlających te ciemności, to cóż by się znaczyło? Nazywałbyś się chrześcijaninem, chrześcijanką i nie byłoby w tobie światłości, ale ty się zwiesz chrześcijaninem, chrześcijanką, bo wierzysz, a więc jesteś uratowany. A gdzie jest uczynek, światłość? Gdzie chwała żyjącego Chrystusa? Przecież w Nim zostaliśmy przeznaczeni do Bożych uczynków. A więc rozumiecie, kiedy stajesz i patrzysz na to wszystko, co tu się dzieje, zdajesz sobie sprawę, że wiara bez uczynków jest martwa, tak jak słowo światłość bez światłości nic nie znaczy. Tak jak jedzenie bez jedzenia. Można powiedzieć, że na tym stole mamy pełno jedzenia, nic nie ma. I możesz nazywać to jedzenie jak chcesz, ale jeżeli tego nie będzie, to nie będzie jedzenia. Wiara bez uczynków, ciało bez ducha, światłość bez światłości. Nic nie znaczy. I dlatego musimy to zrozumieć. I żeby to było czymś faktycznym i żeby to mogło być widoczne, to musimy mieć zewleczone wszystkie uczynki cielesnego człowieka. To jest twoja bitwa i moja. Stąd to było też tutaj mówione, że wszystko stało się nowe. Nowy człowiek jest z nieba, stary z ziemi. A więc jeżeli chcemy, żeby to było w nas, to Duch Święty musi to w nas wprowadzić. My przyjmujemy uwolnienie, oczyszczenie, ale oczyszczenie prowadzi nas do działania, ale to działanie jest wynikiem życia Jezusa Chrystusa w nas. Kończy się temat. Nie my czynimy, to Chrystus czyni w nas. Światłość żyjąca w nas ożywia nas, Duch ożywia to ciało, a więc to jest nasze zwycięstwo, to jest nasza chwalebna nadzieja. Chrystus Jezus w nas, nadzieja chwały.
Pamiętaj o tym. Bez tego to wszystko pozostanie tylko czymś, zapisem, którym łatwo zapomnieć. Ale jeśli to będzie zachowane ze świadomością, że tak wygląda codzienność, to ma zwycięstwo. Popatrz, co Jan pisze, bo to wszystko składa się w całość. Jan pisze w ten sposób: dzieci Boże nie grzeszą, gdyż nie mogą grzeszyć, bo posiew Boży jest w nich. Nie możesz grzeszyć, kiedy posiew, kiedy światłość jest w tobie, nie możesz grzeszyć, bo zasłaniasz wtedy światłość. A jeśli byś zgrzeszył, oczyszczasz się natychmiast, żeby to światło nie było niczym. Myślisz o Chrystusie, nie o sobie. Myślenie się zmieniło. Dla ciebie teraz jest ważny Chrystus, nie ty. Ty umarłeś i zyskałeś życie, aby On cię uratował i świecił w tobie. Twoim myśleniem jest nie zasłaniać Go nigdy niczym. A gdyby się coś takiego wydarzyło, to natychmiast to usunąć, żeby Chrystus nie przestał być widoczny w nas. Bo to jest dla Ojca bardzo ważne. Bo jeśli Chrystus jest widoczny w tobie czy we mnie, to Ojciec ma dla nas miejsce w swoim domu. Jeżeli nie ma widocznego Chrystusa w nas, Ojciec nie ma dla nas miejsca. On ma tylko miejsce dla swojego Syna. To jest wielki zaszczyt, przywilej. Ale jest ten, który będzie z tym bardzo walczył. Będzie ci oferował różne rzeczy, żeby cię odciągnąć od tego. Albo będzie cię atakował różnymi rzeczami, żeby cię od tego odepchnąć. Jakkolwiek. Tak jak z Jezusem postępował. Kusił go przywilejami albo atakował go, oskarżając go, że jest przez Belzebuba działa, że jest pod władzą ciemności i przez władzę ciemności wypędza demony, jakkolwiek, albo próbując go chwalić, albo próbując go oskarżać, aby tylko po prostu gdziekolwiek się udało, żeby złapać go w jakimś punkcie i żeby Jezus zrobił coś, co nie byłoby czyste. Dla mnie i dla ciebie jest możliwość uratowania się jeszcze z jakiejś nieczystości, ale jeśli zapomnimy o Chrystusie i będziemy myśleć o sobie, to polegniemy na tym, bo jedni będą liczyć uczynki, a drudzy będą mówić, wiara jest wystarczająca. I będą jedni uważać, my mamy tutaj takie i takie uczynki, a my mamy wiarę i nam wiara wystarcza. Zwróćcie uwagę, jak żyją jedni i drudzy. To jest najważniejsze. Jezus mówi, owoc pokaże rzeczywistość, życie pokaże rzeczywistość. Mogą mówić jedni wiara, drudzy ma uczynki, a życie? Jak wygląda życie? Jak obraz Boga wygląda? Po to przyszedł Chrystus. A więc można się dać złapać pułapkę i czuć się, no my mamy, my jesteśmy w tym dobrym miejscu, bo mamy te swoje różne tam zabezpieczenia, a my jesteśmy w dobrym miejscu, bo my mamy wiarę i ona nam wystarcza. I nie musimy się obawiać niczego, bo wiarę mamy. Ale zwróć uwagę na życie jednej i drugiej strony. Czy to jest rzeczywistość obrazu Boga, odzyskanego obrazu? A wszak Bóg pracuje w tym kierunku, żeby obraz Jego Syna był widoczny w nas. To jest Jego praca, więc wiara bez uczynków jest martwa. Uczynki bez wiary nic nie znaczą. Nic nie znaczą. Dlatego Biblia jest zapisana i wiarą, i uczynkami, które wynikają z tej wiary. Wierzymy w Jezusa, więc uczynki wynikają z życia Jezusa, nie z mojego ani twojego. Jeżeli my próbujemy podrabiać Chrystusa, to wychodzi z tego imitacja i wychodzi z tego zło. Nie idzie podrobić tego. On musi to zrobić w nas. Nie idzie inaczej. Także myśl o tym. Może jeszcze jedno z drugiego listu Piotra. Żeby było pewne co do tej światłości, że to jest od Boga, że to jest coś, co jest darem Bożym. Nie idzie sobie tego w żaden sposób kupić. Ale żeby to mogło trwać, to musi to być odsłonięte. Nie zasłonięte, odsłonięte musi być cały czas. I tutaj w 2 Piotra, 1 rozdział, 3, 4 wiersz. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury,
uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Diabeł próbował, czy może nakłoni Jezusa, wszystko mu zaoferował. Jezus wzgardził tym wszystkim. Pomyśl, diabeł będzie ci oferował też i mi, każdemu z nas, to jest ten sam diabeł, który kusił Jezusa. Jezus był kuszony jak my, wszędzie dał odpór. To samo będzie nam oferował, różne takie fajne jakieś, takie, takie i takie, ale kosztem będzie grzech, bo musi być grzech. Diabeł wie, że grzech zasłania światłość. A więc nie da ci tak, że nie musisz zgrzeszyć. Musisz albo coś skłamać, albo coś przeinaczyć. No coś musisz takiego zrobić, żeby to było ciemne, żeby to było zagmatwane. I wtedy osiąga swoje. Ty osiągasz coś tam, może cię trochę sumienie pomęczy, ale jakoś tam człowiek sobie raz, drugi, później, a przecież wszyscy tak żyją i tyle. Już diabeł osiągnął sukces. Skoro wszyscy tak żyją, to już nie musisz dbać o światłość, nie musisz pilnować, nie musisz się troszczyć. Już możesz sobie tam robić dalej. A więc diabeł chce odciągnąć, bo jemu światłość przeszkadza. Nie ty, ani ja. Chrystus mu przeszkadza. To musi być dla nas sprawa oczywista. Jeszcze takie może jedno miejsce. List do Kolosan, 2 rozdział. Który o tym mówi, 2 rozdział od 9 wiersza. Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i macie pełnię w nim. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. W nim też zostaliście obrzezani obrzeską dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała. Ciała to jest obrzezanie Chrystusowe z tego naszego ciała, zostało zdjęte to ciało grzechu. Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Niech dla ciebie będzie tylko Chrystus najważniejszy. Masz Chrystusa, masz wszystko. To jest najważniejsze dla Ojca, aby Jego Syn był nadal widoczny na tej ziemi. Amen. Amen.